No iśmy się w końcu, prawda, tutaj dotarliśmy. My. Ta, Mariusz Marcinkowski dotarł. Jarosław Kumur też dotarł. Mężczyzna w kościele dotarł. Albo dotarł się. To w sumie też. My mogę... się tak docieramy, proszę, ja a ciebie tak razem się dzisiaj tak nisko. Nie wiem. Popraw się, Mariusz. Się nie, to dlatego, się, że ja się nie garbię. Przecież może tak zrobimy. To będzie. Czekaj. Docieramy się, słuchajcie, to rzeczywiście tak się dobrze składa, że użyłeś takich słów. Czy naciska coś? Nie wiem. To Mariusz sobie tam będzie radził z krzesłem, a ja chciałem ogłosić, o proszę, chciałem ogłosić wszemi wobec, że my roczek kończymy. Jesteśmy roczniaki, tutaj razem z Michałem też, który siedzi dzisiaj za konsoletą, więc tak, urodziny dzisiaj, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam mężczyzna w kościele, że bardzo po pogańsku myślę życzenie, raz, dwa, trzy, cztery, nie udało mi się, może tobie się uda. A czemu, że życzenie po pogańsku? Moje życzenie bo to jest pogańskie. Takie, nie, bo to chyba jest taka pogańska praktyka, jakieś myślenie życzeń i tak dalej, że to się spełni i ma w tym jakaś... No i tam od razu pogańska. Wywalasz z kąpielą wszystkie rodziny swoich dzieci i dzieci naszych widzów. To bardzo pobożnościowa praktyka, przepraszam. Boże. Jest, hurra! Więc teraz kolejny rok, mężczyzn w kościele, daj Panie Boże, że nie mogę się czekać, ktoś będzie chciał nas słuchać. Jak te świeczki będą wyglądać za dwa lata. Tak, ciekawe. Właśnie takiej urodzinowej świeczki to ja jeszcze nie miałem, muszę wam powiedzieć. Dobrze, słuchajcie, to zapowiemy, co to się dzisiaj będzie działo. Dzisiaj trochę porozmawiamy o świętym Józefie, bo nowe wezwania już oficjalnie w polskiej wersji litanii do świętego Józefa, więc te wezwania też sobie przypomnimy. Papież Franciszek odpowiedział na list arcybiskupa, metropolity, kardynała wręcz, Reinharda Marksa. I to bardzo przejmująca odpowiedź. O tej odpowiedzi sobie powiemy. Papież mówi kardynałowi w każdym razie, nie, ty zostajesz na swoim urzędzie. Także no tak, jest nie do końca. Ciekawie. No dobra, nie do końca, ale to właśnie tutaj sobie jeszcze rozrobimy to później. Co jeszcze byśmy chcieli dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj będziemy ogłaszać też koniec pandemii, więc przygotujcie się właśnie, tak mniej więcej w środku programu to nastąpi. A właściwie pod koniec, później jeszcze parę ciekawostek i w ogóle jedna taka bardzo śmieszna. Pośmiejemy się na koniec, na pewno, zapewniam. Bardzo a fajne nie, intencje mszy świętych. Nie z reprezentacji ostatnio. Polski? Nie, z reprezentacji. Nie. Czy może później. Trochę zahaczymy na koniec, ale to dzisiaj będzie ku temu jeszcze inna okazja. Okej, okay, startujemy. Słuchajcie, przed nami plansza number one, liturgia. Liturgia. Tak, bo właściwie tak, no, litania to taka liturgiczna sprawa. Choć nigdy się nie spotkałem chyba, żeby po jakiejś Eucharystii była litania do świętego Józefa. Ale w domu zdarza się odmawiać. Ja w ogóle często dostaję jako pokutę litanię do świętego Józefa. Tak się dzieje. Więc teraz troszkę dłużej będę już ją odmawiał, bo już w tej polskiej wersji będziemy mieli te litanie. Zresztą na stronach Gościa Niedzielnego już możemy też znaleźć pełną wersję. Między innymi tam, zakładam, że w różnych innych miejscach w internecie katolickim się też znajduje ta wersja, a w przyszłym tygodniu też wiemy, że z wydaniem Gościa Niedzielnego będzie można ją dostać na papierze. Także za chwilę sobie powiemy o tych nowych wezwaniach, a w międzyczasie powitowywujemy i witamy Jarosława, Katarzynę, Szymona. Tomasza, Szymona i Paulsa. Paula, witamy. Tak, witam was serdecznie i mam nadzieję, że też będziecie tutaj dokładać swoje przemyślenia, jak zawsze, i refleksje w komentarzach do tych tematów, które będziemy poruszać. No więc tak, nie powinno się to zaczynać od nowa, to mi zostało w ogóle po lekcjach polskiego w liceum, ale chciałem powiedzieć, że 1 maja to się nam zdarzyło, że Stolica Apostolska ogłosiła te 7 nowych wezwań do litanii, no i troszkę musieliśmy poczekać, tak półtora miesiąca. 12 czerwca nasz episkopat zgodnie z tym listem kongregacji, który wtedy został ogłoszony, zatwierdził brzmienie wezwań w języku polskim. No i właśnie mamy, to też ciekawe, że tutaj biskup Piotr Greger, przewodniczący tej Watykańskiej Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, tak rozróżnia w ogóle te 7 wezwań. 3 z nich, 3 pierwsze też, które są w litanii, jeśli dobrze pamiętam, są znane z już wcześniej istniejących dokumentów kościelnych, między innymi z encykliki czy adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos Jana Pawła II.
i między innymi też z jednej z homilii bodajże papieża Pawła VI. I to są wezwania opiekunie odkupiciela, sługo Chrystusa, sługo zbawienia i one podkreślają związek świętego Józefa ze Zbawicielem w takiej relacji Bóg-człowiek, takiej wertykalnej, prawda? A cztery pozostałe, które już są tak pod koniec litanii, jak zwróciłem uwagę, to są wezwania pochodzące wprost z listu ostatniego papieża Franciszka. Jak on się nazywał, pamiętasz? Nie pamiętam. O świętym Józefie w każdym razie. I odwołują się do relacji świętego Józefa właśnie wobec wiernych, czyli w takim wymiarze horyzontalnym. Nie wobec Pana Boga, a wobec nas po prostu. Podporo w trudnościach, patronie wygnańców, patronie cierpiących, patronie ubogich. No i tak, i takie mamy uzupełnienie litanii do świętego Józefa. Ja w ogóle tą okoliczność tak traktuję jako takie w ogóle wezwanie do tego, żeby odmawiając litanie, co nierzadko mi się zdarza, jednak pamiętać też o tym, żeby no tak z pewną myślą i refleksją ogarnąć te poszczególne wezwania, albo czasami może też w ogóle poza modlitwą spojrzeć na te litanie i gdzieś właśnie podjąć jakąś refleksję nad określonymi wezwaniami. Były takie ostatnio, gdzieś krążyły po internecie, zdaje się, rekolekcje chyba księdza Michała Olszewskiego wokół wezwań litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. No, ksiądz Michał to sercanin, także tym bardziej. I to pokazuje, w ogóle rozszerza na przykład kult, mamy teraz jeszcze czerwiec, kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, jakoś tak pokazuje nam szerszy wymiar tego, bo często to się nam sprowadza tylko do nabożeństw czerwcowych, do litanii i tak dalej. Tutaj pojawiają się te nowe wezwania i też tak rzeczywiście pomyślałem, że to jest takie wyzwanie na teraz, gdzieś z tego płynące właśnie, żeby lepiej gdzieś rozumieć, wgłębiać się w ogóle w te wezwania, bo to litanie to tak mają, że one potrafią tak przelecieć przez głowę i tyle. Zgadzam się. Mariusz się zgadza, przechodzimy do następnego tematu. Ale zanim jeszcze, a propos liturgii, to nie wiem, czy ostatnio mikrofon. Patryk nam przypomina Patrice Corde, dziękujemy. Mam włączone, ale baterie nie działają. To jest tytuł listu. Patrzcie, a sprawdzaliśmy baterię specjalnie przed spotkaniem. Będziemy mieli szybką wymianę baterii w międzyczasie. I Mariusz, jeszcze chciałeś coś dodać, tak, do tego tematu litanijnego. Uwaga, uwaga, baterie wkraczają nam do mikrofonu. Mamy. Nie, do tematu litanijnego, tylko do tego, że parę dni temu, a nawet chyba z tydzień czy półtora, gruchnęła informacja, jakoby papież Franciszek chciał zakazać liturgii cudzęckiej. A było. To ciekawy w ogóle też wątek jest. Proszę bardzo, rozwiń. Ja wiem, że to twój taki ukochany temat w ogóle. Liturgia cudzęcka. Nie, liturgia cudzęcka. Nieprawda, w ogóle się nim nie zajmuję, szczerze mówiąc. W tym sensie właśnie. Ale też nie jestem jakoś, nie wiem, nie jestem źle nastawiony ani dobrze do niej. Natomiast sama informacja, zresztą nie wiem, czy kojarzysz, ale jak wybrano papieża Franciszka na papieża, to od razu tak spekulowano, że się skończy zaraz czas liturgii cudzęckiej. No minęło trochę lat pontyfikatu, nic się nie zmieniło. Tak jest, no bo jakby nawiązujesz do tego, że Ojciec Święty, z kolei Benedykt XVI zezwolił na to, by każdy kapłan mógł taką formę liturgii sprawować. Mhm. No a teraz jest plotka taka, która by to ograniczała. Ciekawa ta plotka jest. Trzeba będzie, jeżeli by to miało się sprawdzić, to trzeba będzie prosić o zgodę z biskupa swojego pewnie, tak? Tak, ale nie wiem też o jakichś konkretnych okolicznościach. W każdym razie jakby tutaj narracja jest taka, że zresztą też narracja by też z tego była taka, kiedy otwierał dostęp do liturgii cudzęckiej, że liturgia ma być czymś, co łączy. Mhm. No, to rzeczywiście mamy pewien problem, bo okazuje się, że po tych ładnych paru latach chyba część jednak dzieli obecnie nas. I to jest też ciekawe zagadnienie. Jestem bardzo ciekawy, co papież Franciszek zrobi, bo z drugiej strony to jest taki papież, który bardzo mocno podkreśla swoją otwartość na to, by każdy znalazł jakieś swoje miejsce w kościele. Więc w jakimś sensie byłoby to pewnie jakieś zamknięcie. Mhm. Ale z drugiej strony to jest dobre pytanie o tą jedność kościoła w wymiarze liturgii. Więc tak naprawdę to też jest ciekawostka, do której warto sobie dzisiaj zajrzeć. Mówisz o tym, że w momencie, kiedy Benedykt XVI zezwolił na to, żeby każdy kapłan mógł sprawować taką formę liturgii, to po prostu zrobił nam się jeszcze większy podział, w sensie na takiej linii kościoła bardziej tradycjonalistycznego, z takim bardziej
no nie chcę użyć słowa liberalnym, ale takim otwartym, powiedzmy, na to, co nam przyniósł Sobór Watykański II, tak? No bo tu jest chyba takie napięcie. No myślę, że tak, że to widać, prawda, że często też nie chcę mu uogólniać jakoś, ale zwolennicy liturgii trydenckiej, podkreślam, że to jest jakaś też taka teza bardzo ogólna, zarzucają, że liturgia po Watykańskim II Soborze jest taka raczej jednak mało liturgiczna i taka niepełna i ma w sobie jakieś naleciałości modernizmu czy protestantyzmu. I w tym sensie no, jest to pewien problem rzeczywiście. Jednak w takim wymiarze jedności Kościoła katolickiego to liturgia, sakrament Eucharystii zawsze był fundamentem jedności. No i okazuje się, że dzisiaj trochę jest z tym problem. Na pewno to chyba chciałbym powiedzieć, że bez względu na to, jaka będzie decyzja papieża Franciszka, to, no, to przydałaby się jakaś takie nauczanie, katecheza wokół tematu liturgii, która by też jakoś to układała, uporządkowała, żeby nie rodzić wątpliwości, ani no właśnie nie dawać takiej przestrzeni do podziałów. No tak, bo podział dotyczy nie samej istoty, tak myślę, tylko tego właśnie, co jakby samych form, tak? Ciągle podział, mam wrażenie, dotyczy form po prostu i myślę, że tutaj trochę może taka katecheza też by, mam taką nadzieję, gdyby rzeczywiście był taki nacisk położony, trochę by spuściła powietrze z balonika, bo się bardzo łatwo tak potrafimy napinać na te różne formy. O, mamy komentarz Tomka, nie widzę go w pełni jeszcze. Liturgia trydencka to krok do tyłu. Jest antyspólnotowa i kultywująca klerykalizm. No, okej, okay, no to jest jakby opinia twoja, Tomek. Ja też mam taką refleksję, że w jakim sensie jest to krok do tyłu, no bo mamy reformę liturgii i nigdy wcześniej chyba nie mieliśmy takiej sytuacji w Kościele, żebyśmy wracali do jakichś poprzednich form liturgicznych. Niemniej jednak bałbym się może takich ostrych stwierdzeń, że to jest krok do tyłu i rzeczywiście antyspólnotowa, bo współczesna liturgia też ma, nie wiem, ja byłem teraz w niedzielę w jednym z kościołów na północy Polski. No i naprawdę to nie była wspólnotowa liturgia. I to była liturgia oczywiście Watykański II Sobór, to tak, współczesna liturgia. Jak to mówią, nowusowa. O, widzisz, no to widzisz więcej, jednak to ty jesteś większym fanem tych rzeczywistości niż ja. No widzisz, trochę więcej filmików na YouTubie obejrzałem na ten temat widocznie. Ale to rzeczywiście jest sporo takich filmów, można się nieźle przy tym... pobawić. Okej. Okay. No właśnie. Użyjmy tego słowa. No właśnie, no to w tym sensie ja czekam z cierpliwością na to, co papież Franciszek zrobi. Myślę, że coś tam zrobi pewnie, bo powiem ci, że wśród moich znajomych księży, którzy są zwolennikami, albo zwolennikami, po prostu są zamiłowani drugi tydenckiej, no pojawi się taka informacja na ich forach, czy wewnątrz, że no, trzeba się nastawić, że może to być jednak jakieś ograniczenie, które papież Franciszek wprowadzi. Więc oni do tego podchodzą poważnie. To tak, dlatego... Może też trzeba się temu przyjrzeć i zapraszamy, żeby to śledzić. Ale dzięki Tomku za twoją opinię jak najbardziej. Cieszymy się, że komentujecie, wyrażacie swoje zdanie. Myślę, że ten temat jest taką też polą do dyskusji w ogóle o liturgii. Dlatego chciałem powiedzieć o tej katechezie, którą potrzebujemy, żeby jednak odkryć na nowo ten prawdziwy sens liturgii, również jej wymiar wspólnotowy, to co pisze Tomek, ale też jej przeżywania. Myślę, że jednak też jest tak, że ta współczesna liturgia często też bywa infantylizowana, jeśli chodzi o oprawę i pewne elementy przeżywania samej Eucharystii, więc to też warto zwrócić uwagę. W takiej formie obecnie dominującej liturgii ja osobiście często mam takie wrażenie, że kapłan odprawia ją trochę po łebkach i to ma wpływ na to, jak ja na przykład przeżywam. Jakoś tam oddziałuje, czasami muszę trochę wysiłku włożyć w to, żeby po prostu na to nie zwracać uwagi. Jeżeli tak się dzieje, to z jednej strony... Też robisz jakiś taki miks, nie wiem, czy zauważyłeś. Na przykład w miniaturze kościoła stawia się krzyż pasyjką do kapłana na środku ołtarza. No, to jest taki element zapożyczony z liturgii trydenckiej. I jest jakaś próba przeniesienia pewnych akcentów. Ta pasyjka oczywiście ma wyrażać tą intymną relację kapłana z Jezusem i taką przestrzeń dla jego takiego osobistego spotkania. No ale czasem naprawdę ostatnio byłem w takim kościele, gdzie generalnie nie widziałem twarzy kapłana, bo ten krzyż był tak duży na środku ołtarza.
No właśnie, to w tym sensie może warto jednak też nad tą liturgią się chwilę pochylić i na nowo położyć pewne akcenty. Tak, to... Nie w sensie na nowo, tylko przywrócić właściwe miejsce. Też nie patrząc na... Nawet jeżeli Ojciec Święty jakieś tam, powiedzmy, tutaj postanowienia w tych kwestiach wyda, to też jakby łatwo nam się będzie pewnie nastawić na to, że to jest teraz uderzenie w jakąś grupę, uderzenie w jakieś środowisko i tak dalej, czy takie danie pstryczka w nos. No myślę, że nie. To, na co zwracasz uwagę, mamy pewien czasami miks i tak dalej i to bywa po prostu trudne w przeżywaniu też tak zwyczajnie. Ja pamiętam, że swego czasu chodziłem czasami do jednego z kościołów w mojej rodzinnej diecezji, gdzie była o pewnej godzinie zawsze na tygodniu, czy nie, w jeden dzień tygodnia zawsze była msza święta w tej formie takiej zwykłej na dzisiaj, ale po łacinie. I naprawdę bardzo lubiłem. Miałem oczywiście przed sobą teksty, od razu z tłumaczeniem też, każdy dostawał taką... Był też taki moment... I to naprawdę tak zupełnie inne w ogóle doświadczenie Eucharystii. Mm-hmm. Był też taki moment chyba właśnie w okolicach tego, co Benedykt XVI zrobił z liturgią trydencką, że nagle w kościołach pojawiła się części stałe po łacinie. Mm-hmm. Teraz mam wrażenie, że znowu to się od tego deszło, jakby to zniknęło, ale był taki boom trochę, nie? Że Baranku Boży czy Święty Święty było śpiewane po łacinie, a teraz znowu jakby to też się... skończyło. A to może to dobre słowo będzie, jeżeli powiem, że to tak uszlachetnia liturgię? Nie wiem. Ja próbowałbym się takich sformułowań. Zastanawiam, coś jest jednak w tej łacinie, nie? Takiego, co jakoś tak bardziej pomaga się skupić. Tak? No, jest to takie moje doświadczenie. Pamiętajmy też, że Sobór Watykański II wprowadził języki narodowe do liturgii po to, żeby ona była zrozumiała. Zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że jednak... ten język łaciński wprowadza znowu jakieś niezrozumienie. Chociaż oczywiście w tym przypadku my znamy już formułę święty, święty, święty czy Baranku Boży i można łatwiej jakby oddać. Tak. No ale też chyba często to jednak jest kwestia wykonania tego śpiewu. To też tak. No bo no właśnie. Jednak te melodie łacińskie bardziej są takie kościelne, a współczesne bywa z nimi różnie. No dobra. To tak a propos ciekawostek. Czekamy, co zrobi papież Franciszek. Liturgicznych i przypuszczeń. I lecimy dalej. Wydarzenia. No i cóż, mamy zasadniczo dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to odpowiedź Ojca Świętego na list z podaniem się do dymisji kardynała Reinharda Marksa. To jest metropolita Monachium. Mówiliśmy o tym liście tydzień temu. o tym liście 4 czerwca Vatican News poinformował, Aleteia 10 czerwca między innymi Aleteia publikuje treść odpowiedzi papieża Franciszka, którą tegoż dnia właśnie 10 czerwca napisał. Jest to osobisty list, to na pewno, i to bardzo tak rzeczywiście dobrze się czyta ten list o tyle. To tak brzmi jak prywatna korespondencja po prostu też, nie? Jest publiczny. I papież prosi, tak reasumując właściwie jego konkluzję, prosi o pełnienie posługi jako arcybiskupa metropolity właśnie w Monachium. Ja może tak wam, jeżeli ktoś nie czytał, to tak skrótowo zwrócę uwagę na parę rzeczy, które tam mamy. I on się zaczyna od podziękowania za odwagę. I papież Franciszek rozpoczyna od pewnej diagnozy sytuacji. I tutaj jeden cytat. Mówisz mi, że przeżywasz chwilę kryzysu i nie tylko ty, ale także Kościół w Niemczech. Cały Kościół jest w kryzysie z powodu nadużyć. Co więcej, Kościół nie może dziś uczynić kroku naprzód bez przyjęcia tego kryzysu. I dużo papież rzeczywiście pisze o tym, że tu takie ciekawe określenie się pojawia, polityka strusia prowadzi donikąd, a kryzys trzeba podjąć wychodząc z naszej paschalnej wiary. Jest pewna diagnoza tutaj takich środków wyjścia też po prostu z pewnego impasu, o którym pisał kardynał Marks do papieża i teraz papież na to odpowiada. Jedyną owocną drogą jest podjęcie kryzysu osobiście i wspólnotowo, ponieważ z kryzysu nie wychodzimy sami, ale we wspólnocie i musimy pamiętać, że z kryzysu wychodzimy albo lepszymi, albo gorszymi, ale nigdy takimi samymi. Dużo jest o takim właśnie braniu odpowiedzialności, o tym, żeby po prostu stawić czoła temu kryzysowi, postawić się
w miejscu kryzysu. I papież też stwierdza, że rzeczywiście nie wszyscy chcą zaakceptować taką sytuację i nie wszyscy w Kościele, również hierarchowie, chcą stanąć w punkcie tego kryzysu, jakoś spojrzeć prawdzie w oczy. Tak możemy to jakby podsumować. Tak. Nie wystarczy zaakceptować tego tylko za pomocą idei, ponieważ idee są dyskutowane i dobrze, że są, ale rzeczywistość musi być zawsze przyjęta i rozeznawana. A tu myślę, że za tym stwierdzeniem myślę, że też stoi taka teza, że nie zawsze ta rzeczywistość jest dzisiaj w Kościele przyjmowana, rzeczywistość nadużyć seksualnych. W piękny sposób, tak podsumowując to ten opis. Tam nawet jest sformułowanie, że mamy prosić o łaskę wstydu. O łaskę wstydu, tak. I to takie rzeczywiście też redakcja Aletei zresztą to też tak wytłuściła. Ale mnie osobiście bardzo też pociąga to, w jaki sposób Ojciec Święty też w taki duchowy, w duchowej formie jakby idzie w takie konkluzje duchowe, wyjaśniając te kwestie. Trzeba pilnie przewietrzyć tę rzeczywistość nadużyć i postępowania Kościoła i pozwolić, by Duch Święty poprowadził nas na pustynię rozpaczy, na krzyż i do zmartwychwstania. Jest to droga ducha, którą musimy podążać, a punktem wyjścia jest pokorne wyznanie. Popełniliśmy błąd, zgrzeszyliśmy. Nie uratują nas ani sondaże, ani potęga instytucji. Tym bardziej zachęcamy do lektury tego listu. To na pewno. No to ten list jest taki też fajny, tak pokazuje trochę charakter papieża Franciszka. Tak. To na końcu sformułowanie, że Piotr też powiedział Panu Jezusowi, że jest grzeszny. Tak, to a Pan moment... Jezus powiedział mu, paść owce moje. Tak. Jest takim dobrym akcentem. No, myślę, że też ważny głos w kontekście kryzysu, tak po prostu. I myślę, że z tego też względu został upubliczniony, no bo jednak to jest też taki głos papieża Franciszka w kontekście kryzysu, a z drugiej strony też w kontekście Kościoła niemieckiego, który podjął tę drogę synodalną, która rodzi napięcia. Nie ma ani słowa o tych napięciach, które rodzi sama droga synodalna w Niemczech, prawda? Mhm. Powiedziałbym, że takie zasugerowanie, bo to jest takie sformułowanie, Pan nigdy nie angażował się, Pan w sensie Jezus, nigdy nie angażował się w jakąś reformację, pozwól, że użyję tego słowa, ani w projekty faryzeuszów, ani w projekty sadyceuszów, zaloców czy esenczyków, ale dokonał tego przez swoje życie, przez swoją historię, przez swoje ciało na krzyżu. I to jest droga, którą i ty, drogi bracie, podejmujesz, ofiarując swoją rezygnację ze swojego urzędu. Więc trochę, jak czytałem to pierwszy raz, tak wyczuwałem coś taki lekki... między wierszami. Nie chodzi tu o reformację, pozwól, że użyję tego słowa. Taki lekka sugestia co do pewnej rzeczy. To też jest ciekawe, bo myślę sobie, że papież jednak w jakimś sensie pozbawił go jednego urzędu. Mhm. Dosyć ważnego, zostawiając go na stolicy biskupiej. No ale rzeczywiście to jest taki list pełen miłości. Ja bym chciał tylko jeszcze wrócić do tematu kryzysu Kościoła, że jednak ten papież Franciszek tutaj mocno podkreśla to, że my potrzebujemy jakby stanąć w miejscu kryzysu, to zaczęłeś mówić. A jednak dzisiaj współcześnie słyszy się wiele głosów, że jest to atak na Kościół, że tylko krytykujemy, a nie mówimy, co zmienić. No, niektórzy kapłani tak mówią. Zapraszam też, żeby zaczęli słuchać na przykład, bo myślę, że jest też wiele głosów, które mówi, co można było zmienić. Czy też pojawia się zarzut, że czemuś nie zajmiemy innymi grupami społecznymi, tylko Kościołem akurat. Przecież gdzie indziej też jest źle. No tak, może to jest okazja, żebyśmy dali przykład, jak to robić, żeby było dobrze. Zasadniczo dobrze było, żeby Kościół był takim przykładem, tak. No właśnie, więc w tym sensie jakby cenię to u papieża Franciszka, że on jakby od tego problemu nie ucieka. I nie tylko zajmuje się, ta iluzja o instytucjonalności Kościoła, która nie wystarczy, też jest bardzo ważna, bo jednak papież Franciszek podejmuje bardzo radykalne kroki instytucjonalne zarówno wobec biskupów, jak i sama zmiana prawa kanonicznego w wymiarze kar, która teraz też przecież nastała dla duchownych, ale i dla świeckich. Więc to takie nowum w ogóle w kontekście prawa kanonicznego stricte z tym związane. Więc on tą drogę instytucjonalną nie odrzuca, w sensie takim dalej jakby tą drogą idzie pewnej reformy instytucjonalnej Kościoła, ale jednocześnie podkreśla, że to i tak jest zbyt mało, bo najważniejsze jednak jest to kwestia nawrócenia i przejścia tej drogi, która może być łaską, jeśli rzeczywiście zobaczymy w perspektywie krzyża i zmartwychwstania. Jest tu odwołanie do Ducha Świętego, jest odwołanie do Jezusa Chrystusa, który nie zaczął od instytucji, nie zaczął od struktur. Więc myślę, że to też jest. Ale jednocześnie ich nie odrzucił, prawda? I to też jest jakby ważne w tym wszystkim, żeby ustawić priorytety.
Otóż i to. No, chciałem zrobić taki mały rzut oka na sytuację w Polsce, bo to nas przede wszystkim interesuje. Znowu coś powiedzieć o tym, że przegraliśmy mecz z Słowacją? Nie. W ujęciu kościelnym nadal pozostajemy. Mężczyzna w kościele, nadal jest to audycja właśnie o takim tytule, także spokojnie. A tam sporo wierzących chłopaków grało. To ja nie wiem tego akurat, czy tam... Brało wierzących, czy nie? To już tam o tym może powiemy To może dostać okazję, żeby zapowiedzieć jakby nowy program publicystyczny. No jeżeli takie bardzo już masz taką chęć, żeby go zapowiedzieć, to bardzo proszę. No bo ja na niego czekam w ogóle. Z niecierpliwością. Tu chłopaki, słuchajcie, zaplanowali taką... Miniserię przy okazji Euro 2020 łamane na 2021. Powiem ci, zaglądałem wczoraj mecz, a potem oglądałem studio w TVP Sport, to zastanawiałem się, co było gorsze. Więc w tym sensie liczę na to, że tutaj wniesiecie nową jakość i to będzie pewnie takie studium sportowe okiem katolika. Tak jest. Euro okiem katolika, tak będzie się nam to nazywać. My w ostatnim odcinku Mężczyzny w Kościele z Michałem byliśmy gotowi zrobić taki kącik euro w ramach Mężczyzny w Kościele, jednak trochę go rozbudujemy i wydzielimy. Tak jest, będzie konkurencja. I będzie tak, mała konkurencja. Więc tak, wracając właśnie jeszcze do listu papieża Franciszka, rzut oka trochę na sytuację w Polsce, bo na przełomie września i października... Poczekaj, bo tu jeszcze Michał napisał ważny komentarz, ale dzisiaj przerywam trochę, ale tak musi być. Może puścimy czołówkę na zachętę, ale jesteśmy w stanie teraz puścić czołówkę. Jeszcze stajmy na chwilkę w tym temacie sportowym. Wszystkie emocje są jeszcze. Michał teraz musi się też zobaczyć, czy to się uda teraz. Także ja mam emocje. Wczoraj dowiedziałem się, że jako polska drużyna pokonaliśmy nowe rekordy i od kilkudziesięciu lat nie udało się nikomu na rozpoczęcie mistrzostw strzelić gola samobójczego i dostać czerwoną kartkę w jednym meczu. Więc to jest czyli jakiś sukces. Jakieś osiągnięcia są. Coś tam się udało, prawda? Dobrze. Żeby nie było, że się nie udało. Prawda? Tak. Że od razu. Więc mamy ostatnio gdzieś szczęście jako Polacy do długoletnich rekordów, no bo jednak w tym pozytywnym sensie Robert Lewandowski pobił już chyba 50-letni prawie rekord Gerda Müllera w liczbie strzelonych goli w Bundeslidze w jednym sezonie. Więc teraz i to jeszcze zrobił to w 29 spotkaniach, a Gerd Müller bodajże miał na to z 40 tych spotkań. Ale wcześniej się nie uśmiechał Robert mimo takich sukcesów. Miał taki bardzo poważny wyraz twarzy. Jego rola jako kapitana to jakby tutaj była na tyle niespełniona, tak myślę, że powodów do uśmiechu nie było. Tym bardziej, bo też miałem taką refleksję, że w ogóle gdzieś sam był też przygaszony. Jednak rolą kapitana jest, myślę, ten zespół też motywować w trudnych momentach. Tego nie było, więc tak ze smutkiem się na to patrzyło. No ale nic, nie zasmucajmy duszy swej. Michale, czy tą czołóweczkę teraz damy radę pokazać? Za chwilę będzie. Jeszcze musimy coś powiedzieć, jeszcze musimy pogrążyć to pogrążające wydarzenie. To był taki komunikat w stylu, tak, jeszcze szyjcie. Jeszcze szyjcie, a tu nie masz czego, jak przeglądałem to, bo nie masz czego szyć, to jest ten problem. Ale widziałeś potem drugi mecz? Tak. Widziałem drugą połowę meczu Hiszpanii ze Szwecją. No właśnie, i co? No i pomyślałem tak, po pierwsze, skoro akurat nasza reprezentacja przegrała pierwszy mecz, no to teraz wchodzimy w sferę takich kalkulacji, jakie wyniki pozostałych spotkań będą dla nas jakoś jednak dobre, więc ten remis, okej, to jest dla nas najlepszy wynik, jaki mógł tam paść, natomiast dziwiłem się trochę zmianą u Szwedów, bo akurat zszedł taki czarnoskóry napastnik, nazywał się Isak. On tam dużo wiatru robił w obronie hiszpańskiej i rzeczywiście potrafił nawinąć sobie na palec trzech obrońców i prawie z tego wyszła bramka. No byłoby pięknie, gdyby tak Szwedzi Hiszpanów pokonali, bo zawsze jest taka pewien rodzaj satysfakcji. Skoro Słowacy pokonali Polaków, to może i Szwedzi pokonaliby Hiszpanów. Na przykład. Jest analogia. Nie miałem takiego jednak myślenia, że dobrze, żeby remis padł w tym meczu. Akurat tutaj, bo myślę, że jeżeli ktoś jeszcze liczy na to, że Polacy coś osiągną, no to taki wynik rzeczywiście temu bardziej sprzyja. Dlatego ja nie chciałem być czarnowidzem, ale czy tam jakoś źle nastawiłem do reprezentacji Polski, ale w tym sensie jednak wolałbym, żeby Hiszpanie wygrali, wiesz? Bo wtedy przynajmniej wiadomo było, że po prostu to jest koniec. No tak. A teraz niektórzy będą mówić, że mamy jeszcze szansę.
No patrząc na to, jak Hiszpanie byli nieskuteczni i w ogóle jakby, jak to oni utrzymywali się ciągle przy piłce i tyle z tego właściwie. Było tam kilka sytuacji, też Szwedzi mieli trochę szczęścia, ale jednak... No myślę sobie, no, że w meczu z nami to nie ta Hiszpania, że będzie mieli więcej okazji do strzelania goli, będą mieli. No, ale dobra, nie wróćmy do tego, zobaczmy czołówkę nowego studium sportowego odważnych. Także uwaga, proszę Państwa. No i takie, no i tak, to właśnie. No takie. Tak. Ładne, prawda? Bardzo ładne. Tak. Eurokiem Katolika, droga odważna. Proste, prezentuje. Konkretne, przejrzyste. Otóż i to. Także... A kiedy to będzie? Dzisiaj? A kiedy dzisiaj się ukaże? Dzisiaj ukaże. Dzisiaj, ale nie na żywo, tylko to będzie tak takim do będzie obejrzenia. Video. Tak jest. Także dobrze. Wracamy do sfery wydarzeń. Rzut oka trochę na polskie podwórko. To moja próba tego rzucenia tym okiem już po raz trzeci chyba. To już mi nie przerywaj teraz. Proszę. Na przełomie września i października, słuchajcie, będzie taka wizyta polskich biskupów w Watykanie, Ad Limina Apostolorum, tak to ładnie po łacinie nazywa się. U stóp apostołów. Do stóp apostołów przybędą polscy biskupi i tak patrząc na wymowę tego listu papieża Franciszka, to ja pomyślałem, to tym bardziej ciekawa będzie wizyta. Albo może być ciekawa. Ciekaw jestem, czy papież Franciszek ma pewien pogląd też na to, jak to w Polsce wygląda. Często jednak tu bardziej Watykan wymusza pewne procesy, prawda? I raczej trudno się spodziewać, żeby ktokolwiek tutaj zachowywał się jak kardynał Marx i podawał się, oddawał się do dyspozycji papieża. Ale Mariusz woli nie komentować chyba. No, tutaj bardzo ciekawe. Najbardziej mnie ciekawi to, że tam jest też okazja do rozmowy face to face każdego z biskupów. No, myślę, że to jest tak... Budzi to emocje, bo to w jakimś sensie... Bo są tylko trochę... Wydaje mi się, że znając papieża Franciszka są tylko dwie opcje. Albo papież Franciszek przyjdzie i wzmocni ten kościół polski i powie: dobrze, bracia, służcie dalej z miłością. Albo jednak by chciał trochę potrząsnąć tym episkopatem. A to w kontekście historii polskiego kościoła i katolicyzmu w Polsce, no jednak jest takim trochę dramatycznym wydarzeniem. Bardzo nowym. No właśnie, takim, prawda? Które się dawno no, po papieżu Polaku to taki wstrząs, elektrowstrząs nawet powiedziałbym. No tak. Więc no tym bardziej będziemy na to czekać. No, ale pamiętajmy też, że jest chwilę czasu, żeby się przygotować, także spokojnie. To nie jest tak, że już widzieliśmy sytuację, gdzie papież wzywał nagle biskupów. Tutaj mamy pewne procedury zachowane, więc też trzeba trochę emocje studzić. No jasne. No, tak patrzę jeszcze na sam list i samą sytuację z kardynałem Marksem. My tak trochę z Michałem tutaj bawiliśmy się też w takie spekulacje, że to jest taka, w cudzysłowie, ustawka i wiesz, i tak myślę, że rzeczywiście gdyby ktoś patrzył pod tym kątem i gdzieś miał w sobie to przekonanie, że to jest po prostu, że to była taka ustawka, no to trzeba przyznać, że paliwo dostał, bo kardynał Marks tak naprawdę w tym momencie to myślę, że tak wzmocnił się. Tak na swojej posłudze. Na tak, pewno. Tak to nazwał. Na pewno. Zresztą to chyba nie było tajemnicą, że to są też osoby, które są w jakiejś takiej zażyłości i przyjaźni, papież Franciszek i kardynał Marx. Więc tutaj to myślę, że jest ważne. No, ale na pewno jego pozycja została wzmocniona i też upublicznienie tego listu myślę, że miało taki cel, żeby pokazać, że jednak to jest kardynał, z którym się Stolica Apostolska liczy i ma on znaczenie. Jest też taki polski arcybiskup, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zresztą, Stanisław Gądecki, o którym też często ostatnio mówiliśmy w zeszłym tygodniu w kontekście apelu do premiera o luzowanie obostrzeń, ale dokładnie tydzień temu wcześniej chyba nawet... O ogonach. Coś było o ogonach. Tak. I dokładnie tydzień temu, w tym samym dniu, kiedy my też mieliśmy ostatni, poprzedni odcinek naszej audycji, gruchnęła wieść, choć nie wiem, czy gruchnęła to nie jest zbyt duże słowo, ale w każdym razie pojawiła się, że arcybiskup Gądecki został oczyszczony z zarzutów o zaniedbania w kwestii nadużyć seksualnych popełnionych
wobec osób małoletnich przez jednego kapłana archidiecezji poznańskiej i jednego kapłana diecezji bielsko-żywieckiej. Więc taka, jakby taki komunikat się pojawił, przekazany przez nuncjaturę apostolską w Polsce, że tutaj żadnych zarzutów wobec arcybiskupa Gądeckiego nie ma i jakby tutaj on ma czyste sumienie. I to od razu też nam gdzieś też z Michałem tutaj rozmawialiśmy o tym, że no, pojawia się pewna analogia, no bo kardynał Marx też ma czyste sumienie zasadniczo. On tam żadnych, no, podał się do dymisji, ale tak, żeby on miał coś tam na sumieniu w kwestii nadużyć seksualnych, to raczej no, nic takiego nie było nigdy, nie? Więc tutaj też może to jest trochę szukanie na siłę pewnych różnic, nie? Tak myślę. Ale to od razu tak nam się odpala, że to w Polsce jednak taki ruch, jak w przypadku kardynała Marksa, chyba mało prawdopodobne. Po prostu. Nie? Tak, takie, myślę, że ciekawe, czy takie oczekiwanie wobec na przykład arcybiskupa Gądeckiego gdzieś publicznie by się pojawiło. Żeby podał się do dymisji? Tak. No, tylko że myślę, że kardynał Marx nie podawał się do dymisji w kontekście jakiegoś skandalu, tylko w kontekście po prostu pewnej sytuacji geopolitycznej Kościoła, głównie też Kościoła niemieckiego, który staje w obliczu pewnych kryzysów, a tutaj jednak mamy zarzuty jakieś. No, dobre pytanie. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że przy takim... Niektórzy próbują budować narrację, że teraz każdy, który będzie miał jakieś podejrzenie, że ma nadużycie, zostanie zniszczony i w ogóle to profilaktycznie trzeba będzie go usunąć, żeby nikt nie robił problemów. No myślę, że taka publikacja takiej informacji czy takie działania Stolicy Apostolskiej pokazują, że jednak ciągle nam chodzi o prawdę i że będziemy o tą prawdę walczyć zarówno wtedy, kiedy ona będzie tą trudną prawdą związaną z tym, że ktoś popełnił te błędy albo wprost jest przestępcą, ale też będziemy bronić prawdy wtedy, kiedy mamy do czynienia z niesłusznym szykanowaniem osób. I w tym sensie dla mnie to oświadczenie jest pewnym taką spuszczeniem pary i pokazania, że spokojnie, zajmujemy się tym poważnie, więc też nie chodzi teraz o to, żeby hura miotać oskarżenia. Dokładnie. Jasne. Więc dobrze, takie rzeczy się pojawiają też w Kościele. Chociaż powiem trochę ukośliwie, że dużo więcej szczegółów podano niż w sytuacji, kiedy nakładano się kary na biskupów. No tak. Ten komunikat był wybitnie długi w porównaniu do tamtych komunikatów. Oczywiście mówię tutaj głównie o komunikatach Episkopatu Polski też. Więc w tym sensie tutaj może... Znaczy liczę na to, że to jest jakaś dobra zmiana, że teraz te komunikaty będą wszystkie takie bardziej szczegółowe. A nie tylko te takie w swojej wymowie pozytywne. Dokładnie. Tak? Tomek Michalski chętnie by obejrzał wspólnotowe, czy chętnie by wziął udział w wspólnotowym oglądaniu meczu wraz ze studiem. Czyli rozumiem to, że jakby oczywiście oglądamy tam, gdzie oglądamy, czyli w TVP, ale studio mamy tutaj nasze. Pomyślimy. Michał już zaciera rączki. Tam wczoraj oglądaliśmy wspólnie ten mecz w redakcji. Tak. Także było fajnie. Znaczy, nas z Michałem akurat nie było, ale... Smutno trochę było, ale za tym było wesoło. Tak to powiem. Mecz był tutaj jakimś takim, tylko takim najsmutniejszym elementem, ale reszta była bardzo wesoła. Tak słyszeliśmy relacje też, to rzeczywiście żałujemy, że nas nie było. Oj tak. Dobrze. Chodzi też o to, żeby po prostu te smutne chwile również przeżywać z braćmi. Tak jest. Nie Piotr tylko. Tutaj mnie przywołuje do porządku. Prezbiterze, a nie kapłani. W Kościele jedynym kapłanem jest Chrystus. Czuję się przywołany. No okej, chociaż myślę, że używamy w mowie potocznej kapłan i jest to okej również. Nie ma takich jakichś tutaj wielkiego błędu w tym sformułowaniu, ale precyzja się przydaje. Precyzja się przydaje, choć no, ja jednak czuję się uprawniony, żeby używać mowy potocznej w naszej audycji. Ale dzięki Piotrze za to takie tutaj sprecyzowanie. I nasz ulubiony dział. O tak, ulubiony, ale już się z nim żegnamy, mam nadzieję powoli. Nie, właśnie wszyscy chyba się z nim pożegnali, a my ciągle jeszcze w nim trwamy. Amen. Proszę. Wiara w czasach zarazy. No bo wiesz, bo my chcemy po prostu oficjalnie zakończyć. No. A, okej, okay, dobra. No. Więc oficjalnie mówimy, no wiesz, w jakimś innym dziale należałoby o tym powiedzieć. Chcesz też powiedzieć, że za tydzień już nie będzie tego działu? No, mam nadzieję, że nie. No. Okej. Okay. 20 czerwca zostaną zniesione dyspensy.
od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Biskupi tak postanowili na ostatnim swoim zebraniu plenarnym. Ta długa nazwa tego spotkania też, zwłaszcza, że ono było w Kalwarii Zebrzydowskiej, to już w ogóle, więc to długie. Ale tak, podjęli taką decyzję, decyzja była jednogłośna i tak, i od przyszłej niedzieli żadnej dyspensy już nie ma. Proszę iść do kościoła. Koniec, tak, właśnie jak byłem też ostatnio w kościele na tym miejscu na północy Polski, to też usłyszałem, żeby pójść do sąsiadów. Powiedzieć. Przypomnieć. Że Chrystus czeka. Tak. Że już trzeba do kościoła chodzić. Tak, trzeba już chodzić do kościoła w tym momencie. Poza, tutaj ukłony w stronę kapłana prowadzącego, no chyba, że choroba lub ważny wyjazd. To o! Takie coś nowego. Tylko o! To, tak. Ważny wyjazd. Tak. No to rzeczywiście. Ja mam wyjazd na komunię w ten weekend, to nie wiem, może to można rzeka tak traktować. Jest to ważny wyjazd. Jeśli to jest ważny wyjazd, no to... No tak. A w sobotę... wyjazd na ryby na przykład, nie wiem. W sobotę jest komunia, więc wtedy będę na Eucharystii, no to wiesz. To tak jest, że właśnie w sobotę jakaś uroczystość taka z Eucharystią i w niedzielę już sobie odpuszczamy, nie? Bywa czasami. Nie. Dobra, ale w niedzielę do tego, co trzeba. Należy pójść. Tylko tak, wiesz, ja od razu tutaj przypomina mi się oczywiście znany dominikanin, który w momencie, kiedy my tutaj powiemy na przykład, że należy pójść do kościoła w niedzielę, robi tak. I już nie powiem, jakich słów tam potrafi użyć. No. Także nie, że tylko idziemy do kościoła, ale po prostu chcemy spotkać się z Panem Jezusem. Po prostu. Pamiętajmy o tym. Bo to oczywiście nie tak chodzi łatwo. O samą czynność fizyczną. Tak jest. Oczywiście to się zbiega z postanowieniem rządu co do obostrzeń w kościołach. A postanowienie rządu co do obostrzeń w kościołach zbiega się z apelem arcybiskupa Gądeckiego. Tak, no po ilu latach chciałem powiedzieć pandemii, ale już po latach, tak? No tak, jakby ponad rok na pewno by się uzbierał. No, to tak nabieramy rozpędu, w końcu mamy jakieś listy z prośbami, jakieś takie... I to z odpowiedziami jeszcze tutaj dużo. Właśnie dzisiaj mówimy o listach, o szybkiej wymianie, bo ta wymiana między kardynałem Marksem a papieżem Franciszkiem też była szybka. Szybka, więc tak, o, oczywiście. To nie tak powoli wcale mielą. W każdym razie widziałem wpis księdza proboszcza Grzegorza Strzelczyka, że nie wie, jak mierzyć połowę objętości kościoła. A no właśnie, i to jest... Tutaj w tym wszystkim najbardziej zagadkowa kwestia, mam wrażenie. Znaczy, ja rozumiem tak, no, tak jak mamy objętość, na przykład jakby liczba, najbardziej maksymalna liczba tych widzów na stadionie, tylko tam na przykład mamy krzesełka, no, a w kościołach rzadko mamy krzesełka. Nie mamy na sufitu, ale gdybyśmy szli tą ideą objętości, to może być tam taka ukryte przesłanie, żeby do kościołów wchodziło więcej niż może się zmieścić w ławkach. Bo wiesz, kościoły są wysokie, więc jak objętość policzysz, a, w tym sensie, to okay. Połowa objętości może znaczyć, że tam trzeba ich upchnąć porządnie w tym kościele. Ja bym jednak stał na stanowisku, ja myślę, że to chodzi o księdza Grzegorzowi, że on nie wiedział, jak tą objętość tutaj wliczyć. No tak, kubaturę jakby. No właśnie, no ale w każdym razie możemy już, nie mamy takich ograniczeń znaczy, umówmy się, no, zostało zlegalizowane to, co było wcześniej nielegalne, bo chyba jednak w kościołach w większości już te obostrzenia tak nie były przestrzegane co do ilości. Niemniej jednak to się zbiega i rzeczywiście te dyspensy się kończą. Myślę, że dobrze. Dobrze. I wiesz, no, z mojego punktu widzenia chodzi o jednak miejsca siedzące po prostu. Połowa miejsc siedzących. Ale tu też ja myślę, że i tak dla większości to nie ma znaczenia. Nie ma. Tak. Znaczy w tym momencie już miejsca siedzące, jak w parafii, do której ja chodzę, są po prostu na ogół wszystkie zajęte. Generalnie mało jest osób gdzieś stojących, to fakt. To tam gdzieś pokazuje też, że jednak i pandemia, i też dyspensa jakoś też ograniczyła tą liczbę wiernych na mszy świętej. O tym można by było pewnie długo gdzieś tam mówić, skąd, dlaczego i po co. Ale tutaj ta połowa miejsc siedzących to jest taka, powiedzmy, no krótko mówiąc, fikcja. To raczej nikt nie będzie już tego chyba gdzieś tam pilnował. Tak, ale nie ma dyspensy, to chcieliśmy powiedzieć. I dobrze, no bo w sumie to najważniejszy element drugi tygodnia. Myślę, że też w kontekście Polski to nie jest problem, bo mamy prawie tyle różnych kościołów, mszy i sposobów, żeby znaleźć takie okoliczności, w których nie trzeba być w tłumie spędzać, no i drugie jest ciągle dużo, więc spokojnie. No ale to w jakimś sensie rzeczywiście symbolicznie kończy pandemia. Tak, jest to pewien taki
nie, moment przełomowy, tak myślę. Ale maseczki cały czas jednak obowiązują, przynajmniej tam, gdzie jestem w niedzielę na mszy świętej, to tak obserwowałem w rzeczywistości. Na północy raczej nie. No tak sobie wyobrażam, że gdzieś tam bardziej... Dwa weekendy spędziłem na północy, w takich bardziej turystyczno-mazurskich miejscach. To maseczki były raczej takim zjawiskiem jak turyści z Japonii w Polsce. Otóż i to, no ciekawe. To ja tak będę miał okazję trochę poobserwować bardziej, powiedzmy, parafię prowincjalną, gdzieś tam właśnie na... Środkowo-południowo? Środkowa Polska, powiedzmy. Środkowa, dobrze. Tak. To już niedługo będzie mi relacje z różnych miejsc w Polsce. Tak jest, jak to wygląda, jeśli chodzi o maseczki i przestrzeganie jednak tego, co wciąż w tych obostrzeniach nam pozostało. Tak. No i tak. Ale ja się zastanawiałem, tak a propos jeszcze obostrzeń, jest taki zapis, że jak się zaszczepisz, to nie musisz maseczki, czy to nie ma w końcu? Nie wiem, tego nie wiem. Na pewno do limitów się nie liczysz, tak? I co wtedy w kościele? Jak ci wejdzie na przykład 3/4 zaszczepionych i co? I dalej obowiązuje jeszcze pół... Ty, no to, nie, to jest nieprzemyślane. Ja to się wszystko kumuluje za bardzo. No. To ja no, nie wiem. Tak, gdyby tak literalnie chcąc podejść do tych wszystkich przepisów, to rzeczywiście tutaj dużo by można było wyciągnąć takich gdzieś niedopowiedzeń jednak. No dobrze, to takie czasy. Dziwne. Takie zarazy. Ciekawostki, bardzo proszę. Ciekawostki. I że teraz będzie śmiesznie? No już o Mazurach powiedziałeś, więc kontynuujemy tutaj. A to był poważny temat Mazur. Teraz będzie niepoważny. Jesteśmy dalej na Mazurach, Mrągowo, parafia świętego Rafała Kalinowskiego. A, już wiem. Juhu! Nie, dobra, słuchajcie. Już proboszcz się wycofał, to mówię od razu. Wycofał się, była jedna msza tylko, odprawiona w takiej bardzo dziwnej intencji, już później dwie pozostałe, które były planowane, została ta intencja zmieniona. Tak myślę, że pewnie na Panu Bogu wiadomą intencję po prostu. Natomiast w Mrągowie, w kościele właśnie świętego Rafała Kalinowskiego odprawiono w ostatnich dniach 3 msze, i to już jest przekłamanie, bo odprawiono jedną taką mszę, w intencji o unicestwienie urządzeń i wieżko nowoczesnej technologii 5G. Taka była intencja mszy świętej. A to literalnie wtedy powiedziałeś, tak było rzeczywiście? Tak. Okay. Taka była intencja i taka była wymieniona w trakcie mszy świętej. Bo to można było nawet powiedzieć... W ostatnią w środę, w czwartek i w piątek miała też być taka msza i już jakby ta intencja została zmieniona. Bo unicestwienie to można było nawet gregoriankę zamówić chyba już wtedy, czy nie? No ale widzisz, no jakby pojawiły się w internecie te, bo tam parafia ma także, wypisuje te intencje, publikuje i od razu to gdzieś dotarło do kurii, kuria zainterweniowała i ksiądz proboszcz się zreflektował. Chyba dotarło raczej do jakiegoś RMF-u i dopiero później do kurii. No to ja już nie mówię jaką drogą, ale... Okay. Ale tak, fakt, że RMF24 informuje o tym, to pewnie tak. Ksiądz proboszcz stwierdził, że właściwie nikt nie zareagował jakoś tak źle na tą intencję, kiedy ona została wymieniona, więc tak. Ale z drugiej strony przyznał, że jednak nie było to szczęśliwe sformułowanie, należało raczej powiedzieć po prostu, jak to tam już co rozumie przez tą intencję, to jego sprawa. No. To chyba też nie jest na końcu szczęśliwa odpowiedź, szczerze mówiąc. Nie, no tak, no to jakby, ale wymowa... za niesprawne okręty wojenne Armii Polskiej, żeby nie zatonęły na przykład, albo żeby zatonęły. Wiesz, tu jest pewne takie głębsze wytłumaczenie całej sytuacji, no bo tak, jak ksiądz proboszcz mówi, zamawiający tę mszę to dwoje prywatnych ludzi z Mrągowa, te intencje zostały trochę opacznie zrozumiane, źle zapisane. Nie chodziło o samą technologię, ale o zagrożenia, jakie ona ze sobą niesie. Czyli każda technologia niesie ze sobą zło, tak stwierdził ksiądz proboszcz. W tym sensie, że to jest też, no, 5G też niesie ze sobą jakieś zło, no nie wiadomo do końca jakie. Czy wiesz, jest tam wytłumaczenie dalej, że no, chodzi o takie zło, które niesie ze sobą technologię, mam mnóstwo pornografii w internecie i tak dalej, no to w tym sensie. No ale znowuż, no po cóż to tak unicestwiać te wieże, no. No, bo jeszcze mogłoby się kazać, że na wieży kościoła jest jakiś nadajnik i przypadkiem kościół był został unicestwiony. Mówiłem, że będzie śmiesznie, ale chociaż to tak sobie wyobrażę, no to już nie jest takie śmieszne. No, no nie, to jest bardzo poważne, ale swoją drogą, no to tak pokazuje, no ale nie będę komentował chyba. Czuję się jak na meczu Polska-Słowacja teraz. No tak, tak.
tak trochę nie wiadomo właściwie, w którą stronę patrzeć. Ale była taka, została odprawiona taka msza, wierze z tego, co wiemy, nie zostały unicestwione, więc jakby tutaj skutku, modlitwa była nieskuteczna. Modlitwa była nieskuteczna. Widocznie tutaj znalazło zastosowanie to słowo z Ewangelii, albo tak chyba z Ewangelii, po prostu się źle modlicie i już. No. Najwyraźniej. Jestem ciekawy, a może bo taki wywiad z księdzem proboszczem zrobić, jakby to inaczej sformułował. Ja myślę, że już ksiądz proboszcz wytłumaczył już wszystko w Polskiej Agencji Prasowej, wszystko wytłumaczył, przepytany został gruntownie i myślę, że już nie, wolałby nie wracać do tego tematu. No, dokładnie. Nie, no słuchaj, jakieś nieporozumienie nastąpiło po prostu gdzieś. Ktoś, może ksiądz, może ktoś z jego współpracowników nie chodziło o unicestwienie, tylko o uniezależnienie, tu było przekręcone słowo, nie anteny 5G, tylko nieznana technologia obcych. No, nie rozumiem. To takie gra słów była po prostu, takie przejęzyczenia. No nie, dobra. Dobra. No to, nie, to nie jest śmieszne. Wątek, dobra, no okej, okay, no to już później się zadumamy jeszcze nad tym tematem. O, Paweł mówi, że w Giżycku na mszy nosi się maseczki, widzisz. Na przykład, o. Co do tego zdania są podzielone. Nie wymieniłem miejscowości z północy, więc zostawiam jeszcze ten temat niedokończony. Ale zobacz u Kamila też, jaki mądry proboszcz. No wiem, o sumieniu mówi. W ogóle też jest to ważny temat sumienia, a do tego może powiem za tydzień. Kamil pisze, mój proboszcz mówił, że nie będzie sprawdzać paszportów szczepionkowych, bo każdy w sumieniu wie, czy się zaszczepił. Popieramy. Znaczy ja powiem ci szczerze, jak czytałem, ten komentarz czytałem jakieś 5 minut temu i on ciągle we mnie pracuje, bo ja ciągle jeszcze się zastanawiam, co to naprawdę to oznacza. W sensie, nie to, że nie rozumiał, tylko że to jest takie... Już miałem prosić Kamila, żeby wyjaśnił. Że ja wiem, że w szczepieniu, ale to... Dobra, w sumieniu? Czekaj, ale... Zaraz ten... Dobijemy do godziny, to może już te rozważania sobie zostawimy na po audycji. A teraz przejdziemy do ostatniej naszej ciekawostki i tutaj w zasadzie, no jeszcze jednej. Jeszcze będziemy się śmiać? Nie, już nie. Aha, okay. Nie, już nie będzie tak śmiesznie, ale będzie ciekawostkowo bardzo, tak myślę. Ale że taka będzie rozwojowa, będziemy coś nowego, tak coś odkryjemy? Jest taka pani fotograf, nazywa się, zapisałem sobie nawet, Marta Smolańska. Mhm. Kiedyś była fotografem IPN. No, często się pojawia w takich mediach konserwatywnych, gdzieś tam komentuje różne wydarzenia. Na Wembley 12 czerwca, tak, to się pojawiło, no bo 12 czerwca był mecz, myślę, że jeżeli ktoś śledzi Euro, no to zna tę sytuację bardzo dobrze, był mecz Danii z Finlandią, Christian Eriksen z zespołu duńskiego przeżył zawał serca w trakcie tego meczu. Mhm. I o tym też powiemy pewnie w naszej nowej miniserii Euro okiem katolika. Natomiast kiedy już okazało się, że wszystko jest okej, w tym sensie, że nie stało się najgorsze, a Christian Eriksen wrócił jakby do przytomności też i jest normalnie z nim kontakt i jakby tutaj wszystko zostało opanowane. No to myślę, że taką ciekawostkę można przywołać. Tutaj pani fotograf Marta Smolańska zwróciła uwagę w swoim twecie, że na Wembley, gdzie bardzo dobrze znany jest Christian Eriksen, bo mnóstwo czasu tam grał na Wembley w zespole Tottenham Hotspur, pojawił się taki wielki napis Best Wishes Christian. Czyli wszystkiego dobrego po prostu, najlepszego. Christian i tak dalej, taki no, pozytywny też przekaz w stronę piłkarza. Natomiast pani Marta, myślę, że też tak w swoim stylu zwróciła uwagę, że no, tu zasadniczo można było to przetłumaczyć też wszystkiego dobrego chrześcijaninie. Tak? Więc tak, z Wembley popłynął przekaz, jeżeli nie ma się czego przyczepić, no tak można to przetłumaczyć, też na to zwraca uwagę autorka tweeta. No i tak, rzeczywiście tutaj, jeżeli ktoś by chciał w ten sposób to zrozumieć, to każdy chrześcijanin może tutaj odebrać z Wembley życzenia dla siebie przy okazji tego, że popłynęły one do Christiana Eriksena. Bardzo takie też symptomatyczne i z takim dużym rozbawieniem. Symptomatyczne jest to, tak, tak to też odebrałem, z dużym rozbawieniem. Komentarze pod tweetem, bo pani Marta
napisała to tłumaczenie wszystkiego dobrego chrześcijaninie. Mnóstwo osób było takich, które tego jednego ni tam nie zauważyło i oczywiście zadziałała ta taka mentalność. O, jest błąd, nie zweryfikuję. Nie, po co? Jest błąd, także muszę go tu wytknąć. Się okazało, że nie ma błędu. Nie? Pani Marta nie napisała wszystkiego dobrego chrześcijanie, tylko chrześcijaninie, naprawdę. Można sprawdzić, można zweryfikować, nie trzeba od razu wytykać tych błędów. Bardzo dużo było takich sytuacji i rzeczywiście autorka też to z dużym podziwem patrzyłem, jak tak po kolei tłumaczyła, nie. Jest poprawnie. Ja to sobie myślę, że to takie motto może być waszego programu w ogóle. Mm-hmm. Best wishes, Christian? Tak. Takie zdjęcie, to pomyślcie na tym. Nie to, że sugerował sukces, który niedługo nastąpi, ale to może być takie też, na tej fali możecie się ponieść. Dobrze, przyjmujemy te sugestie, pomyślimy. Bo na zwycięstwie się nie poniesiecie raczej, więc na fali. Michał pokazuje, że a propos jeszcze fal, to jest jeszcze fala Planu Maxa, bo jest jeszcze czerwiec i przypominamy, że nasze nowe narzędzie na nowy kwartał Planu Maxa, czy nowe narzędzie w odnowionej formie, bo nowa okładka, ale też program promocyjny w środku o tym, jak budować jedność wśród podziałów, jak być mężczyzną, który staje w przełomie. W wyłomie, podziale, wszystkim tym, co nas jakoś różni i dzieli i sprawia, że jednak nie potrafimy się rozumieć i być blisko, to tutaj tak. To tutaj jest to wszystko, więc zapraszamy na naszą stronę, można zobaczyć ten Planomax i też skorzystać z tej oferty, być z nami i skorzystać z programu o jedności. Ewa pyta, czy jest zaszczepiona, to nie musi nosić pan maseczkę. Zastanawiam się, że... czy to jest pytajnik, czy tam miał być pytajnik na końcu. Ale wydaje mi się, że chyba musisz, że była taka propozycja przez chwilę, chyba w końcu się z tego wycofali. To tak też nie pamiętałem, taka propozycja. Ale możesz jako zaszczepiona też mieć Planomax na przykład. Lub nie zaszczepiona. To zgodnie z sumieniem, tak jak to powiedział profesor. Zgodnie z sumieniem, ale rzeczywiście to. Fakt, że... I nie trzeba mieć maseczki, jak się korzysta. Tak. Jest sterylnie pakowany w ogóle w folii. Nie no, chyba, że korzystamy w miejscu publicznym, w zamkniętym pomieszczeniu, no to okej, to wtedy tak, ale... To ręce spyskać przed i po. Tak. No tak to właśnie z tą pandemią jest. No bardzo dobrze. Wam dziękujemy. Zapraszamy do tego, byście z nami byli i już dzisiaj nowy program, a za tydzień widzimy się w kolejnym odcinku Mężczyzna w Kościele. Był nam niezmiernie miło Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski. Pa, pa. 100 lat mężczyzna.